Podoba mi się budowa tego terminala. Drugą osobę tak samo. Pięknie tam góry. I Air France, który teraz startuje. A mój samolot tutaj. Tutaj już jest oczywiście po baskijsku, po angielsku i po hiszpańsku. Exit, baggage. Super to jest, takie pod takie no, łuki, całe, wszędzie łuki, no super. Tutaj jest cztery, no kilka więcej może. I już jestem. To jest ciekawy. Madur się jedzie na parking, a widzicie, a na prawo jest się turyzm, informacja turystyczna. O, może jakaś, może będą po angielsku mieli. Podobno są autobusy co 15 minut wyjeżdżają. Zobaczcie. Wziąłem sobie mapę centrum tego Bilbao, bardzo fajnie. Pan mi zapytał się też skąd jestem, no to z Polski. O, a tu już widzę autobus do Donosty, czyli do... Dobra, idę tutaj już. A widzę pikety są do... Bas Bilbao, nie? Czyli można kupić chyba 3 euro kosztuje, tak? 3 euro. A tutaj co jest? A, to jest chyba parking podziemny taki fajny. On tak naprawdę też jest odlotowy, bo zobaczcie jakie ma konstrukcję dachu świetną. Taki... O, taki trójkąt. To jest. No, wszystkie nie są kąty proste. Zobaczymy, jak tam mój samolot. Ale wiem, że już leci, więc nie ma problemu z nim. Zobaczmy, jak tutaj teraz jest. Wszystko na departures. Oczywiście, no, tutaj stoi kilka samolotów. Welling, Aer Lingus teraz przygotowuje się. No, już start. Taxing będzie samolotu Turkish Airlines do Istanbulu. I KLM jeszcze jest, widzę. O, a tam dalej jeszcze co jest? Francuski Air France jeszcze, no ale to już nie widzę. Czyli mamy teraz 5 samolotów. No. Aer Lingus jest spóźniony troszkę, ale odloty są, widzę, tutaj na dwóch poziomach. Super wymyślili w sumie ten... no, tutaj ten terminal. No to wchodzę już po sprawdzeniu biletów. Mój kilkuletni Airbus i wchodzę, czekam.